Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Olkowicz, Polski Kurs Blendera. Wymodelujmy sobie szkiełko zegarkowe. To jest kolejny tutorial z serii zastosowań związany z robieniem różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego. Weźmy sobie morze, wstawmy na scenę UV Sphere. Ten UV Sphere to jest oczywiście idealna sfera, ale zróbmy teraz tak. Tę sferę możemy spłaszczyć. Ja bym ją chciał spłaszczyć od góry do dołu za te dwa wierzchołki. Z modyfikacją typu, no niech to będzie modyfikacja typu root. Zobaczymy, co będzie. Teraz tak, S, Y, no i jedziemy. Cóż, to spłaszczenie nie bardzo mi się podoba tutaj. Ale dobra, mamy tego typu spłaszczenie. To spłaszczenie może być nawet niezłe. Pytanie tylko, jak szkiełko zegarkowe wyjdzie. A więc teraz tak. Wywalę część tej kuli i wierzchołki, które w ten sposób otrzymam, przesunę do góry. Teraz już nie potrzebuję edycji proporcjonalnej. I to jest w zasadzie całe szkiełko zegarkowe, które będzie mi potrzebne. Oczywiście teraz tak, subsurf na poziomie 3 z Optimal Display. I cóż, myślę, że jeszcze modyfikator Solidify by się przydał. I to jest dokładnie to, co nazywamy szkiełkiem zegarkowym. Ścianka takiego szkiełka jest dość gruba. Myślę, że gdzieś taka może być. No i jest gotowe szkiełko. Jego krzywizna nie jest idealnie okrągła. Myślę, że właśnie takie powinno być. Chociaż dawno nie widziałem już szkiełka zegarkowego, takiego prawdziwego. Ale cóż. Takie życie. Teraz tak, tu jest taki niezbyt ładny zestaw trójkątów. To znowu jest wina tego, że mamy tu subsurfa. Być może będzie trzeba nad tym jakoś zapanować. A na razie spróbujemy z tym zrobić materiał i zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. No więc szybki setup na materiały. Dodaję plane'a. To szkiełko przeskaluję teraz tak, aby miało w wymiarach metrycznych rozmiar zgodny z rozmiarem rzeczywistego szkiełka. Widzimy, że to szkiełko ma teraz metr z hakiem. Tak naprawdę to powinno mieć z 5 cm średnicy. Weźmy jeszcze raz. Wydaje się, że odwróciło się znowuż. O właśnie, mamy tu tak, coś takiego. 4, 5 cm. Dobra, teraz powiększę je 10 razy. I możemy tu wpisać śmiało 50 cm. 50 cm. No i może na wysokość damy, żeby było równo 7 cm. Dzięki temu będziemy mieli obiekt, który jest 10 razy większy. Zaraz dałem apply scale i wielkość urosła do 8,805. To dlatego, że modyfikator Solidify zadziałał. No oczywiście on tutaj zrobił proporcjonalnie robotę, więc mamy tutaj thickness do ustawienia na jakieś 3, może 4 mm. To będą w takim razie 3, może 2 cm. Przy tej średnicy. Czyli tak naprawdę już samo szkiełko powinno mieć długość, czy też szerokość tego szkła 2 mm mniej więcej. Tak by to wyglądało. Ok, ustawmy teraz je idealnie na płaszczyźnie. Tak, aby nie było kolizji tutaj jakiejś. Zresztą widać, że tutaj jest bardzo brzydko wygięte wszystko. Więc może teraz tak, Solidify zastosujemy. Włączymy teraz wyświetlanie wszystkich edge'ów. No i nic, będzie trzeba poprawić teraz ten czubaczek tutaj, który niefortunnie sobie tu wszedł. Po prostu pociągnę go w dół. Może to wystarczy, zobaczymy. Wydaje się, że jest nieźle całkiem. Natomiast ten subsurf niestety jest tutaj dosyć taki agresywny. Lepiej pobucha mieć coś takiego. I dodatkowo dociągnięte do tej krawędzi, ponieważ krawędź tego szkiełka jest dosyć ostra. Chciałbym, aby tutaj subsurf ładnie nam to wszystko ustawił. A więc zrobię to tak. Dzięki temu dostaję coś w rodzaju jakby zaokrąglonej krawędzi. No cóż, oczywiście teraz trzeba będzie dać jeszcze więcej rozcięć, a więc subdivide chyba tu nie pomoże. Więc cofnę. Niestety będzie trzeba sterować subsurfem. Zwiększę po prostu do 2. Damy teraz sobie coś takiego jak smooth. No i wygląda pięknie. Tak mogłoby właśnie wyglądać szkiełko zegarkowe. Dobra. A więc cóż, no, będzie trzeba zrobić materiał. Nazwę to jeszcze szkiełko
zegarkowe. Dodaję materiał. A materiał, zamiast go dodawać tak bez sensu, może zaimportuję z pliku, który już tutaj zrobiłem wcześniej, który leży sobie w katalogu laboratorium i jest to szalka Petriego. Jest materiał, szkło, szalka Petriego. Bam, link append. Wybieram ten materiał, ciach, jest dodane. Teraz zrobię jego kopię i nazwę go szkło, szkiełko zegarkowe. O. Dobra, no teraz pozostaje zobaczyć tylko, jak ten materiał wygląda. Przełączam się do Cycles. Zobaczmy, jak to wygląda. Malutkie też szkiełko wyszło. Takie powinno być właśnie. Światło zmienimy sobie na sun, żeby było lepiej widać. Z siłą 3 gdzieś. No i teraz można zobaczyć. Wygląda nieźle. Daje się, że mi się gdzieś zgubiło. Jest. Ok. Są tu jakieś artefakty. One mogą zostać. Samo szkiełko troszeczkę wyżej będzie trzeba podnieść, ponieważ się zanurza się trochę w plenie. Tak niezbyt to ładnie wygląda. O. Tak powinno sobie stać. No. To jest w porządku. Jedyne, co można zrobić, to troszeczkę zwiększyć siłę cienia pod nim. Być może odrobinę możemy też podbić ten kolor zielonkawy, który tu jest. Ponieważ to szkiełko jest ze zwykłego szkła zrobione. Takiego zielonkowego. No i dobra, gotowe. Wszystkie powierzchnie są tak samo błyszczące, w związku z tym nie ma tutaj najmniejszego problemu. Wszystko jest jak trzeba. Ewentualnie można byłoby kiedyś wrócić do tego szkiełka i oszlifować tę krawędź tutaj, zmieniając ją na materiał z matowego szkła. Ale normalnie szkiełka, które widziałem, nie miały matowego szkła, w związku z tym zostaje to tak jak jest. Widać nawet ładne wewnętrzne odbicie. Ok, to wszystko, dziękuję. Mamy szkiełko zegarkowe. A jeszcze trzeba zapisać. Szkiełko zegarkowe. Bam, gotowe.